Macie czasem tak, że po chwili grania w swoją ulubioną grę, w momencie, gdy na przykład nie możecie wyjść z domu, mimo tego, że uwielbiacie ją za fabułę i za całokształt, stwierdzacie, że hej, w sumie zrobiłbym tą animację dużo lepiej. No więc to jest historia mojego życia. Tym się dzisiaj zajmiemy. Będziemy instant w Photoshopie reanimować w zasadzie grafikę jednej z moich ulubionych gier. I nie będę was dłużej trzymać w niepewności. Tak, jest to T-Rex z Chroma. Niemniej, stary ja pewnie zrobiłby to rotoskopowo. Ale jest kwarantanna. I nowy ja jest leniwy. I to dobrze, bo lenistwo jest matką kreatywności. To teraz to zróbmy. Więc w taki sposób prezentuje się przygotowana grafika do animowania. Tak naprawdę jedyne, co tu jest zrobione, to jest po prostu narysowana na osobnej warstwie. Z przejrzystością jest na białym, standardowym tle. Pierwsza rzecz, którą musimy włączyć, to wejść sobie w panel okna i włączyć sobie oś czasu. I to nam daje kolejne okienko, które jest całkiem przydatne. Tak naprawdę, czego byśmy w jakikolwiek sposób nie chcieli animować przy użyciu Photoshopa, to najprawdopodobniej będziemy korzystać z tej opcji. Tutaj mamy dwie możliwości. Albo utwórz oś czasu wideo, która pozwala nam animować to bardziej na zasadzie płynnych przejść. W momencie, gdy wiemy, że nasza animacja będzie miała bardzo dużo klatek, to faktycznie jest to użyteczne. Jednak my będziemy tworzyć animację klatek standardową, więc damy mu utwórz animację klatek. Ważne jest to, że zaczynając robić tą animację, zakładam, że ona będzie miała od 6 do 9 klatek i tutaj opóźnienie zaznaczymy sobie na 1/10 sekundy, co oznacza, że 6 klatek to jest 1 sekunda. Tak, czyli no dosłownie jest 6 klatek na sekundę. I tak naprawdę co musi się stać na poziomie tej animacji z naszą grafiką? Bo chciałbym, żeby to było zanimowane na zasadzie pętli. Te 6 klatek to jest mało, ale w momencie, gdy ta animacja będzie zapętlona i nie będzie dało się wyznaczyć bezpośredniego miejsca tak jakby cięcia i będzie to wyglądało jakby on cały czas szedł, to będzie wyglądało jakby naprawdę tych klatek tam było bardzo dużo. Więc to co musimy zrobić, to założenie, że ta tylnia noga musi pójść lekko do góry po takim łuku i zastąpić miejsce tej nogi, a ta druga musi się tak jakby tylko i wyłącznie przesunąć w tył. To jest najważniejszy i najtrudniejszy jednocześnie element tej animacji. No i w momencie, gdy on zrobi taki jeden krok w przeciągu 6 klatek, to już ten ruch, on już będzie szedł, już to będzie zachowane. Niemniej, żeby to wyglądało naturalniej, to fajnie byłoby, gdyby ta głowa się lekko ruszała. Przy 6 klatkach to mogły być na przykład 3 klatki w górę, 3 klatki w dół. Oraz ogon fajnie także jakby był, nie był statyczny, tylko faktycznie wygiąłby się w jakimś tam stopniu włók. No i w momencie, gdy ogon się wygina włók, to fajnie byłoby, żeby ciało wyginało się w drugą stronę, tak żeby to faktycznie wyglądało, jakby tam był jakiś kręgosłup. Ważne jest też to, że w momencie, gdy mamy te nogi, to one gdzieś tam są przymocowane do jakiejś miednicy. Warto sobie, niezależnie od tego, czy rysujesz, czy animujesz, wyobrażać sobie tą postać w jakimś tam stopniu przestrzennie, bo ta miednica, poza tym, że nogi muszą się zamienić miejscami, musi się tak jakby obrócić w środku, w sensie punkt, w którym tylna noga jest przyczepiona do T-Rexa, musi stać się tym punktem, w którym jest przyczepiona przednia, w sensie ten ruch musi być całym ciałem. Tak naprawdę animacja rąk jest najmniej ważna, bo tak, jeśli one będą szły tylko i wyłącznie góra-dół na zasadzie przesunięcia, to i tak będzie git. To i tak będzie w miarę wiarygodne, jeśli ta reszta animacji będzie zachowana w miarę spoko. Więc to jest dokładnie to, co zamierzam zrobić. Tym, że... No właśnie, jeszcze jedna kwestia. Tutaj mam na 2 migawkach zachowany jeszcze drugą wersję tego T-Rexa, której jest on podzielony na poszczególne elementy, gdzie każda noga, każda ręka, każdy element, który mógłby być animowany, jest osobno. Ponieważ jest bardzo możliwe, że ten nasz pierwotny T-Rex, który jest jedną warstwą, będzie trudniejszy do animowania i może po prostu dać gorsze rezultaty niż tak zwany pokrojony. Więc wróćmy sobie do migawki 1 i może wyjaśnijmy w końcu, w jaki sposób to będzie animowane. Postanowiłem, że będzie to animowane przy użyciu
opcji Puppet Warp, która jest ukryta w edycja. Po polsku jest to zniekształcenie marionetkowe czy wypaczenie marionetkowe. Już tłumaczę, jak to działa. Przede wszystkim, jeśli mamy zwykłe wypaczenie, to ono zaznacza nam całą naszą grafikę. Ono działa na tej zasadzie, że umieszcza naszą całą grafikę w prostokącie, którym jesteśmy w stanie sobie w jakimś tam stopniu wyginać, w zależności od tego, czego od niej oczekujemy, potrzebujemy. Ale to tak naprawdę działa w ten sposób, że on dzieli naszą grafikę na grupy pikseli, po 10 na przykład, czy 20. I w tych grupach, w momencie, gdy zaczniemy ją rozsuwać, to tam, gdzie brakuje pikseli, będzie je dodawał na zasadzie uwzględnienia zawartości. To mniej więcej tak wygląda. Dobra, teraz sobie te zmiany cofniemy. Przejdziemy do opcji Puppet Warp. To działa także na podobnej zasadzie, z tym, że ta siatka jest dokładnie w kształcie naszej grafiki. Tą siatką będziemy machać w trochę inny sposób, ponieważ będziemy dodawać na niej punkty. I w momencie, gdy dodamy sobie jeden punkt, zaczniemy nim ruszać, to w rzeczywistości nic się nie dzieje, ponieważ ten punkt kontrolny jest taką jakby naszą kością, która jest sztywna. I ta sztywna kość w tej chwili jest przyczepiona do każdego elementu tej siatki, więc jeśli go poruszysz, to cała siatka się rusza. Natomiast dużo ciekawiej się dzieje w momencie, gdy dodamy tych punktów więcej. Bo nagle się okazuje, że tamte dwa punkty zostają sztywne i nieruchome, a ten, za który złapiesz, w rzeczywistości pozwala ci naprawdę na niesamowicie dziwne rzeczy, tak naprawdę. Ważne też jest to, że trzeba uważać. W sensie bardzo łatwo jest tak zniekształcić, że straci on swoje pierwotne proporcje. I te proporcje to jest coś, co ty musisz mieć w głowie, a nie liczyć na to, że program je zachowa, ponieważ on tego nie zrobi. Możesz mi wierzyć. Jak spróbujemy sobie na to nałożyć jeszcze raz marionetkowe wypaczenie, to on nie zachowuje nam tych punktów, które przed chwilą stworzyliśmy. Więc to, co możemy zrobić, żeby on te punkty zachował, to zmienić sobie obiekt na obiekt inteligentny, wejść jeszcze raz w edycja, wypaczenie marionetkowe i założyć, że punkty, które potrzebujemy, to na pewno przy szyi mogą być dwa. Damy jeden na głowę, by móc nią swobodnie machać. Fakt, że teraz machaliśmy także całą resztą, wynika z tego, że nie mamy tutaj innych punktów. Czyli załóżmy, że tu są punkty, w których te nogi się stykają. Tu będzie jeden, tutaj przy stopie może być jeden albo dwa. Jak widać, to chyba nie jest najlepsze miejsce, on powinien być niżej. Przestawić dwie kości, ale jednocześnie jest to trochę bardziej precyzyjne i mniej więcej wiesz, co się dzieje. Na pewno tutaj przy rękach będą jeszcze dwa punkty, no i same ręce, żeby mógł machać. Na czubku ogona może być punkt, przy nasadzie ogona i gdzieś na środku, żeby łatwiej było ten ogon wygiąć. Też teraz widać, że tutaj jest taki jakby kąt, więc to jest też kwestia tego, żeby w miarę naturalnie starać się to ułożyć, no nie? Ale to już jest... Teraz zaznaczenie marionetkowe jest dodane jako inteligentna warstwa, co oznacza także to, że w momencie, gdybyśmy sobie tutaj kliknęli na to, to mamy znowu nasze punkty zachowane. I teraz możemy nawet sobie go w jakiś tam sposób powyginać i po prostu wyłączyć tą opcję. I tworząc każdą kolejną klatkę, ta warstwa, załóżmy, że byłaby już zanimowana, ona będzie przypisana do klatki 1, więc będziemy musieli skopiować sobie nasz element, tą pierwszą usunąć i animować tą drugą. Załóżmy. Najkrótsza pętla, jaką moglibyśmy zrobić. Dokładnie na tej zasadzie będzie wyglądać cały proces animowania. Zaczynajmy. Jak możecie zauważyć, tutaj T-Rex jest tak jakby w pewien sposób pokrojony na ręce i nogi osobno. I to jest o tyle istotne, że okazało się przy pierwszej próbie animowania, bez wykonania tego, na przykład takie elementy jak właśnie ręce są ironio za krótkie i nie bardzo da się je cokolwiek z nimi zrobić, żeby faktycznie to wyglądało spoko, więc w rzeczywistości tych elementów z jednego, którym mieliśmy swobodnie machać, zrobiło się 5. No czego by nie mówić, to daje też trochę większą precyzję, bo o ile te nogi można byłoby spokojnie zanimować bez najmniejszego problemu jako ten jeden fragment, choć dużo trudniejsze byłoby miejsce, w którym one muszą się między sobą wyminąć tak jakby. Jedna musi pójść do przodu, a druga do tyłu. Można byłoby tutaj jeszcze trochę kombinować. Drugą ważną rzeczą, którą stwierdziłem, że warto zrobić, ta animacja miała być pętlą, więc skopiowałem naszego T-Rexa i z minimalnym kryciem tak naprawdę wrzuciłem go na tło, dzięki czemu cały czas widziałem, jak wygląda pierwsza klatka animacji.
To jest niesamowicie ważne. W sensie przy normalnej animacji zawsze można sobie poprzednią klatkę wrzucić w ten sposób, dzięki czemu masz mniej więcej podgląd na to, w jakim tempie ta animacja postępuje, ale podgląd animacji oczywiście też jest ważny i użyteczny. A tutaj tak naprawdę najważniejsze było to, ten punkt odniesienia tej pierwszej klatki, do której ostatecznie cała animacja miała wrócić. Przez sam fakt, że tych warstw podstawowych, które były animowane, nagle się zrobiło 5, a nie jedna, postanowiłem, że nie będę kopiować tych warstw, a po prostu będę pracować na migawkach w panelu historii, co jest o tyle istotne, że no nie mam podglądu całej animacji na osi czasu, no ale daje mi fakt, że mogę nagrywać tak naprawdę, mając świadomość tego, że Photoshop nie będzie mi się wieszał jednocześnie czytując pełną jakość ekranu. Należy zawsze pamiętać o tym, że ograniczenia w procesie kreatywnym są tym twórczym elementem. Też nie ukrywajmy, ta opcja Puppet Warp jest, mam świadomość tego, że ona istnieje i gdzie konkretnie jest oraz jak działa od jakichś 5 lat, z czego faktycznie może maksymalnie raz czy dwa zdarzyło mi się z niej skorzystać, bo była mi potrzebna i tak naprawdę tutaj podczas tej animacji też się tego w jakimś tam stopniu uczyłem, więc tak naprawdę jedna rada i jakaś konkluzja, do której mogę powiedzieć śmiało, że doszedłem podczas tego eksperymentu, naprawdę nie bójcie się zrobić jeszcze raz. Tak naprawdę. Przy tej opcji Puppet Warp jakby zrobić od nowa tą samą warstwę, tą samą klatkę, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zobaczyć, czy jeśli inaczej wyznaczysz punkty, to czy może będzie lepiej. Więc tak prezentuje się zakończona 1/3 tej animacji. Ja wiem, na tym etapie może to wyglądać przekomicznie, jednak trzeba mieć świadomość tego, że to będzie pętla i najważniejsze jest to, żeby ta pierwsza klatka razem z ostatnią się spotykały znowu w tym samym miejscu. Więc fakt, że to jest 7 klatek sprawia, że też ta animacja będzie taka trochę bardziej toporna, ale jest git, naprawdę jest git. Animowanie chodzenia w pętli jest dość skomplikowanym tematem, dużo bardziej niż mogłoby się wydawać, bo niby jest to tylko 7 klatek, gdzie w porównaniu do tego rysunkowego T-Rexa, którego prezentowałem przed chwilą, to było klatek tam 30 kilka, to tutaj w rzeczywistości, w tym ruchu ciała, mamy sytuację, w którym jest jedna klatka podstawowa, 3 ruchy ciała jakby głównego kadłubu, nazwijmy to, w dół, później 3 w górę i jakby ostatecznie wraca w to samo miejsce. A w przypadku animacji nóg, tutaj tak jakby ten ruch był trochę bardziej złożony. Bo w rzeczywistości mamy tutaj dwie nogi, dwa obiekty, które muszą zamienić się miejscami, z czego jedna, zakładając, ma dotykać cały czas podłoża, które gdzieś tam w wyobraźni musimy mieć umiejscowione na naszym rysunku, a druga musi być uniesiona. I teraz pytanie, o ile ma być uniesiona, gdzie są kości, gdzie, w jaki sposób ona się zgina tak naprawdę. Tam nawet nie sama noga się przemieszcza, ale także punkt, w którym ona styka się z T-Rexem. W sensie tak naprawdę on musiałby jako taki trójwymiarowy model mieć jakąś tam miednicę, która zmienia jakby jej oś się przemieszcza, w sensie raz jedna noga jest z przodu, raz druga i ta miednica sama wykonuje także delikatny ruch. Jednocześnie mam świadomość tego, że ta cała grafika jest czarno-biała w takim dość zero-jedynkowym formacie. Jednocześnie warto mieć w głowie takie myślenie przestrzenne, które naprawdę bardzo mocno pomaga w tym, żeby to jak najbardziej naturalnie wyglądało. A też ta opcja Puppet Warp niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, bo ta noga, która pod koniec animacji w tych ostatnich klatkach była z przodu, ostatecznie została przeze mnie lekko nieumyślnie odchudzona. I to jest coś, na co trzeba zwracać uwagę, że jednak czy zniekształcenie standardowe, czy zniekształcenie marionetkowe jest zawsze zniekształceniem i tak naprawdę trzeba pilnować tego, żeby te proporcje mniej więcej zostały niezaburzone. Drugi etap animacji za nami, teraz to wygląda na trochę bardziej kompletną, choć tu jest jedna kwestia, klatek animacji nóg jest 6, a klatek animacji całego ciała jest 7. Pierwsza i ostatnia klatka są powtórzone, przez co on może wyglądać jakby tak przystawał po zrobionym kroku i dopiero później robił kolejny. I to jest ostatecznie pomysł, z którego zrezygnowałem, żeby on przystawał po zrobionym kroku. Ostatecznie składając tą animację, uśredniłem to poprzez wyliczenie najmniejszej wspólnej wielokrotności do liczby 6 i 7, więc cała pętla animacji ma łącznie 42 klatki, a nie 7. Więc efektem ubocznym ostatecznie jest to, że nogi idą w pewien sposób szybciej niż tułów, czego oczywiście nie widać, ale sama świadomość tego jest
Całkiem śmieszne. Przed rozpoczęciem pracy nad animacją rąk postanowiłem amputować mu nogi na chwilę, żeby nie były elementem rozpraszającym i można było się skupić tylko i wyłącznie na rękach. Ciało było o tyle ważne, że do niego odnosiły się ręce. One musiały być w jakiś tam stopniu przymocowane do któregoś z elementów. Ostatecznie już po najtrudniejszym etapie animowania tego T-Rexa, czyli animacji nóg, które tak naprawdę najbardziej nienaturalnie mogły wyjść, postanowiłem przy rękach faktycznie spróbować zmienić je na obiekty inteligentne i działać na zasadzie kopiowania tych warstw, przez co miałem możliwość posiadania podglądu na żywo tego, jak ta animacja będzie wyglądać. I ostatecznie nawet nie było aż tak dużo lagów, więc jestem zaskoczony pozytywnie, a z drugiej strony też faktycznie ta rozdzielczość pliku, na której pracowałem, nie była aż tak duża, mógł mieć znaczenie. Niemniej ta animacja rąk okazała się być najszybsza. Fakt faktem, że tutaj było najmniej do animowania, ale być może w jakimś stopniu też to, że miałem podgląd na żywo, się do tego przyczyniło. Jedną z ostatnich rzeczy, które należałoby dodać, to jest jakaś moja opinia lub zdanie na temat profesjonalnych zastosowań opcji zniekształcenie marionetkowe w kontekście właśnie animacji i czy korzystanie z tego, budowanie z tego na przykład jakichś większych animacji faktycznie ma sens. Otóż to nie jest dobre narzędzie do animowania, w sensie uważam, że Photoshop akurat w momencie, gdy ktoś decyduje się na animowanie w Photoshopie, to raczej mu zależy na rastrowym śladzie, na takim rysunkowym dukcie, niżeli na czymś takim, bo w rzeczywistości, gdyby zrobić tego T-Rexa wektorowo, to można byłoby go dużo łatwiej, szybciej i lepiej tak naprawdę zanimować w After Effectsie. Oczywiście, w momencie, gdy znasz już Photoshopa, to łatwiej ci się będzie nauczyć jednej dodatkowej opcji w Photoshopie niż kolejnego wielkiego programu, który jest dużo, dużo większy niż Photoshop. Jednocześnie należy też pamiętać o tym, że jest taki program jak Spine, który służy tylko i wyłącznie do tego, żeby animować grafiki 2D tak, by wyglądały jak najbardziej jak 3D właśnie. On w zasadzie w całości opiera się na opcji Puppet Warp. To jest już narzędzie, które jest stricte stworzone pod kątem projektowania gier i tak dalej, no nie? Jeśli podoba ci się animowanie w ten sposób, to jak najbardziej polecam naukę After Effects'a albo polecam naukę Spina. W zależności od tego, czy właśnie bardziej w stronę takich wektorowych motion graphic, na które ewentualnie możesz ponakładać jakieś tekstury lub ziarno cyfrowe, czy bardziej w stronę właśnie projektowania gier i animowania 2D, ale też tak naprawdę to, co byłoby concept artem dla grafika 3D, który na bazie tego dopiero zaczynałby modelowanie, może być gotowym materiałem, który będzie animowany w Spine, nie? Więc no tu jest już ogrom możliwości tak naprawdę. Więc podsumowując jednym krótkim zdaniem, chcesz urozmaicić swojego Instagrama, dodając tam jakieś proste animacje? Jasne, super, to jest narzędzie, którego szukasz. Jeśli zakładasz, że będziesz tym animować teledyski i reklamy za miliony monet, to jeszcze poszukaj. Okej, to wszystko na dziś. Dziękuję ci serdecznie za uwagę. Jeśli faktycznie zdarzy wam się zrobić jakąś fajną animację, to możecie mnie oznaczyć na Instagramie hashtag animuj jakby jutra nie było lub hashtag wszelkie pojęcie. Jeśli chcesz, to możesz mnie followować na Instagramie, gdzie publikuję więcej takich super mega fancy rzeczy jak ta animacja.